Są na świecie dwie piękne istoty, którym na zawsze pozostajemy dłużni. Są nimi rodzice. Mamo, tato, dziękuję wam za wszystko, co dla mnie zrobiliście. Począwszy od narodzin, trudu, cierpienia, skończywszy nad tym, kim jestem dzisiaj. Dziękuję za cudowne dzieciństwo, za wszystkie dobre i złe chwile, za brak możliwości jedzenia czekoladowych ciastek na spacerze, za pyszne lody. Siemanko, drodzy rodzice, chciałem wam bardzo podziękować za trud, wasz wysiłek włożony w moje wychowanie, za moje wspaniałe dzieciństwo. Wiem, że były chwile ciężkie, trudne, nie byłem łatwym dzieckiem, ale wy daliście radę. Dziękuję za wykształcenie, za to, że mnie motywowaliście, za to, że nigdy nie zwątpiliście, za to, że we mnie uwierzyliście. Dziękuję wam bardzo za pielęgnowanie pasji we mnie, za ukierunkowanie mnie w dobrym, w odpowiednim kierunku, że tak powiem, za to, gdzie jestem, w tym, w którym miejscu, to jest tylko i wyłącznie wasza zasługa. Dzięki wam jestem tu, gdzie jestem. Jestem leśnikiem. Spełniłam swoje marzenie. Dzięki wam. Za to, że wspieraliście mnie w każdej decyzji, czy w dobrej, czy w złej. Za to, że wierzyliście w to, że dam radę. Uwielbiam wystąpienia publiczne, mając świadomość, że ogląda mnie cała moja rodzina. Po prostu strasznie się stresuje, strasznie się przejmuje. Ale jestem wam wdzięczny za to, że byliście zawsze, zawsze wtedy, kiedy was potrzebowałem. Wspieraliście mnie. Dziękuję za możliwość wykształcenia. No po prostu dziękuję wam za to, że jestem, jaki jestem. To jest wasza zasługa. I pamiętajcie, że ja pamiętam, że zapominaliście zabierać mnie z przedszkola. Ja to pamiętam.